Hold up. Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku z serii Szalonego Tygodnia na Heliosie. Dzisiaj na samym początku parę tych moich wideo, screenów, które tak jakoś zacząłem nazywać, z dobijania kolejnych moich leveli, a później zajmiemy się nowym ekspowiskiem, już to nie będą mumie, bo od 120 levela będę ekspił na innym ekspowisku, ale o tym oczywiście w dzisiejszym odcinku się dowiecie. Poza tym dzisiejszy temat mojego odcinka to jest mój drugi kanał, który mam, który jest po prostu taki dosyć hobbystyczny, ale o tym zaraz wam poopowiadam. Teraz dobiliśmy 116 level, a już teraz dobijamy 117 level. Nie trwało to jakoś mega długo, ale za chwilę już będziemy mieli 117. Cały czas tutaj męczę już się na tych mumiach. Te pierwsze levely były bardzo przyjemne, teraz dalej są przyjemne, bo bardzo szybko się tutaj expi, naprawdę super ekspowisko, ale że tak powiem już męczyć to dobijanie kolejnych leveli jest trochę denne. Ale już tak sobie ustaliłem taką fajną trasę, że tak powiem, nie chodzę już po wszystkich mapach, tylko wybrałem sobie dwie i taką mam trasę, gdzie po prostu tych potworków jest najwięcej i tutaj mi się najlepiej po prostu XP, a w przerwach, tak jak wam wspominałem, doexpiam sobie level na Margonem Mini. Dzięki temu bardzo, ale to bardzo szybko udaje mi się expić. Cały czas mam jeszcze poprzednie wyczerpanie, więc tak czy tak naprawdę jeszcze możemy sobie expić. No i teraz już dobijamy 118. Kolejne wyczerpanie poszło, kolejne mumie pozabijane, dzień mija, a ja dalej niczyjam i tak dalej, ale za chwilę już te chodzące truchła i inne dżiny będą pozabijane i ja już będę miał 118 level i zostaną mi ostatnie dwa levele, które chcę tutaj podobijać i przenosimy się na nowe ekspowisko, chociaż może już nawet trochę wcześniej spróbuję sobie poekspić na nowym ekspowisku, ale o nim zaraz, bo póki co jeszcze jedna grupka i 118 level pyknie. Plus 2 siły, plus 2 zręczności. No i lecimy dalej. Dawno już umek w ogóle nie rozkładałem, ale to już mniejsza o to. Jak będę miał czas, to sobie porozkładam, bo już mi trochę chyba brakuje. No ale to wszystko później, bo póki co 118, a za chwilę już będzie 119. Akurat już mam równo 10 SA, także już jest dosyć spoko. No dalej mam to słabe EQ, cały czas mam to samo, nic nowego, że tak powiem, mi nie doszło od 111 czy tam od 112 levela, już nie zmieniam, poza tym mieczykiem, który założyłem na 114. No a to jak widzicie zwykły mieczyk, więc naprawdę, że tak powiem, EQ mam bardzo słabe. No ale niestety na świecie prywatnym właśnie tak jest, jak grają nowe osoby, to też trudno jest dla nich od razu ogarnąć jakieś fajne EQ, nawet jakby ktoś chciał, bo po prostu nie ma tych itemków. Większość ludzi już ma swoje trzecie, czwarte postacie, mają już takie levele, że po prostu nikt się nie przejmuje jakimiś unikatami czy też słabymi heroikami, żeby je gdzieś pozbierać, ale i tak dużo osób mi naprawdę fajne itemki tutaj dostarcza, więc cały czas mam co zakładać. Jakby nie te osoby, to bym latał w całym EQ zwykłym, więc tak czy tak bardzo fajny świat, dużo osób chce mi po prostu pomóc, też dostałem trochę kasy, więc mam, że tak powiem, na życie. A nieraz też wystawiałem jakieś heroiki właśnie na aukcji po parę milionów, to ja mogę sobie przy okazji coś tam dokupić, czy tam jakieś właśnie nieraz nawet unikaty, bo teraz kiedy ja gram tutaj i wbijam sobie level, to ponoć niedawno weszło parę nowych osób i one też sobie expią i dzięki nim są jakieś takie bardziej znatne itemki dla mnie teraz na aukcjach, bo te osoby właśnie sobie expią też o tam jakieś unikaty. No ale my dobiliśmy 120 i pora na zmianę ekspowiska. Przenosimy się, że tak powiem, na kolejną wyspę. Teraz chodziliśmy tutaj na mumie, a teraz startujemy z wyspami. Z portu Tuzmer można się przenieść na różne wyspy. I pierwsza wyspa to jest ta wyspa Magradit. Chyba się dokładnie tak, Magradit. To jest wyspa, gdzie są skorpiony i na której mam nadzieję, że uda mi się wbić kolejne 10 leveli. Mógłbym oczywiście pójść gdzieś indziej,
ale no to też nie ma sensu ze względu na moje EQ. Tutaj się fajnie expi nawet na mniejszym levelu niż mój i gdzieś tak do 125, no ale ja patrzę wszystko pod siebie i pod to, że mam słabe EQ i że jestem ogólnie słaby jak zawsze, więc sobie po prostu tutaj więcej leveli mogę spędzić, a że jest to świat prywatny i mam ile? 5 razy więcej expa czy 3 razy więcej expa, już nawet nie pamiętam, to tak czy tak mi się opłaca expić nawet tutaj do 130, więc dzisiejszy plan to jest 130 level właśnie na tych skorpionach, bylebym nie padł, to będzie dobrze, no ale to zaraz zobaczymy, bo naprawdę tutaj też bardzo dawno nie byłem i już tego ekspowiska w ogóle nie pamiętam, więc trzeba będzie sobie tutaj troszeczkę poprzypominać. No ale dobra, trochę pogadałem, bierzemy się za ekspienie Helios całą parą. I jak w poprzednim odcinku opowiadałem trochę o mojej historii w grze, o mojej historii na YouTubie i tak dalej, tak dzisiejszy temat odcinka to jest właśnie mój drugi kanał, bo posiadam taki. Założyłem go naprawdę bardzo dawno ze względu na to, że musiałbym zobaczyć zaraz dokładnie kiedy, tam jakiś pierwszy filmik dodałem na ten kanał. Kupiłem sobie kamerkę sportową kiedyś, kiedy to jeszcze nie było modne. I było chyba pierwsze GoPro zwykłe, takie bez żadnych numerków, żadne 3, 2, 4 i tak dalej. Było zwykłe GoPro i ono było też warte ponad 1000 zł chyba. A ja sobie kupiłem, no to ponad 2 lata temu, jak nie 3 nawet temu. Kupiłem sobie jakąś tam kamerkę za 400 zł razem z całym zestawem różnych pierdół. I zaczęliśmy sobie nagrywać ze znajomymi jakieś tam różne filmiki z różnych moich wypadów. I właśnie na tym kanale, tutaj możecie go sobie teraz popatrzeć, jak on wygląda. W tle jest mój samochód, który teraz posiadam. Takie sobie tło fajne zrobiłem. Robiliśmy sobie taką fajną seryjkę. Serię zdjęć z kolegą pod wiaduktem w Bolesławcu, moim mieście. I tak właśnie to zdjęcie trafiło. Mój jest ten Peugeot, kolegi jest taka Toyotka auryjska. Takie pierwsze moje samochody. Ale też właśnie o tym, że mam samochód, że już nie mam skutera, to też mam osobny temat, bo sobie zapisałem, o czym będę rozmawiał w poszczególnych filmikach i bodajże chyba w 5. czy w 6. odcinku tej serii właśnie poopowiadam trochę o moim takim prywatnym życiu. Wtedy właśnie wam to wszystko przedstawię. Tutaj się skupiam właśnie głównie na tym kanale. On nie ma ani dużo subskrypcji, ani nie są dodawane często filmiki, ale jak już dodam jakiś filmik, to naprawdę są to takie może dla niektórych ciekawe. Mam tam parę filmików, na przykład filmik z jazdy skuterem, bo miałem kiedyś skuter. Sprzedałem go, taka zwykła 50 chińska, ale za to wielka jak na skuter i naprawdę super się nią jeździło. Jeden filmik ma ponad chyba 20 tysięcy wyświetleń. Nie wiem z jakiej paki, ale naprawdę chyba ludzie lubią to oglądać. Drugi właśnie jak jeździłem ma chyba z 6 tysięcy. I mam też filmiki z rowerów, bo ja mieszkam niedaleko granicy czeskiej, niemieckiej i tak dalej. Mam 50 km do tych granic w sumie teoretycznie, czy tam ponad trochę 50, więc blisko mam i mam blisko góry i korzystam z tego oczywiście. I na tym kanale właśnie są filmiki, jak jeżdżę na rowerach po Świeradowie. To są takie single tracki, takie trasy jednoosobowe po górach. Zarąbista rzecz, fajnie się tam jeździ. I tak samo z nart różne mam filmiki z czeskich tutaj gór, czy też z polskiego Zieleńca. No są to właśnie głównie filmiki z nart, kiedyś właśnie ze skutera, czy też z rowerów, jak sobie jeździmy. I też mam tam parę takich prywatnych moich filmików, które po prostu różne osoby prosiły mnie, żebym udostępniał. Albo też właśnie jak robiłem jakieś filmiki, to żeby je gdzieś rzucić, to właśnie wrzucałem je na tym kanale. I wiecie, tam mam jakieś, nie wiem, moje filmiki. Dużo jest prywatnych, niektóre nie są prywatne. Jakaś tam wycieczka, którą miałem do Włoch z moją klasą, jak jeszcze chodziłem do liceum, można sobie obejrzeć. No takie po prostu prywatne. Mam też z ostatni filmik to był z Kisan, Świeradów. To jeździliśmy na desce. Mam też inny ze Świeradowa właśnie, jak jeździliśmy w tamtym roku. Nawet jest filmik, jak bawimy się z kolegą samochodami i sobie, że tak powiem, no nie driftujemy, bo wiadomo, golf na ręcznym to nie drift, ale bawimy się pierwsze nasze próby, że tak powiem, na spokojnym osiedlu używania ręcznego, że tak powiem, w sposób mniej fajny i legalny, no ale to na osiedlu, nie w żadnym jakimś ruchu, więc przynajmniej było dosyć bezpiecznie.
No i ten kanał ogólnie właśnie na tym się opiera, że jak coś sobie nagram na tej kamerce, to potem to w Camtasia sobie przerabiam i wrzucam na ten kanał, tak żebym miał pamiątkę tego kanału, tak samo jak Kafajtera, nie chcę po prostu usuwać w przyszłości, bo są tutaj fajne filmiki, których po prostu nie chce mi się trzymać na komputerze, bo szkoda mi dosyć pamięci. Niektóre mam na dysku przenośnym, a większość właśnie zostawiam sobie na YouTube. Na moim głównym kanale, czyli na Kafajterze tutaj, na moim tyle też jest właśnie link do mojego drugiego kanału, właśnie tam, gdzie nagrywam z tej kamerki sportowej. Nawet mam tam ogólnie, mam chyba z 50 parę tysięcy wyświetleń, chyba tam z 300 subskrypcji. No i właśnie takie różne filmiki z wypadów, głównie sportowych, tam umieszczam. Także w tym roku może też uda mi się coś ponagrywać. No zobaczymy, jak to będzie i co tam będę wrzucał. Także naprawdę, jakby ktoś miał wolną subskrypcję, to nic na tym nie stracicie, bo nie będę wam spamował jakimiś filmikami nudnymi, bo naprawdę nie dodaję tam filmików dosyć często, ale jak już dodam, to można sobie zawsze obejrzeć. Zawsze to coś innego niż Margonem i też to nie są jakieś głupoty, tylko po prostu moje hobby. No a chyba większość z was jeździ właśnie zimą na jakichś nartach, czy deskach, czy innych hulajnogach, więc zawsze możecie sobie zobaczyć, że nie tylko wy jeździcie i nawet taki ja sobie jeżdżę. Także naprawdę polecam, jakbyście mieli wolne subskrypcje, to można sobie zawsze dodać ten mój kanał drugi. Co jakiś czas tam na pewno coś, jak coś nagram, to uda mi się wrzucić. Mam nadzieję, że niedługo właśnie się na rowerki wybierzemy i mam zamiar właśnie ponagrywać, tylko tym razem nie chcę nagrywać z kasku, bo mam zawsze kamerkę na kasku, tylko chcę ponagrywać tak, żeby powstał taki filmik, że druga osoba będzie mnie nagrywała, będziemy już wtedy, nie będziemy po prostu jeździć cały dzień, tylko się skupimy na jakichś takich fajniejszych odcinkach zjazdowych i tam sobie ponagrywamy, jedna osoba ponagrywa drugą, bo wtedy to naprawdę całkiem inaczej wygląda, jak się jeździ, niż jak ja nagrywam z kasku, bo nawet jak jadę mega szybko i skaczę, to tego aż tak nie widać, to można tylko po prostu poczuć, że nagle jestem w powietrzu i to widać też tak nieraz na filmiku, ale jak będzie jedna osoba nagrywała drugą, no to wtedy to całkiem inaczej wygląda, prawie jak jakiś Red Bull, no nie racing. Więc naprawdę bardzo spoko opcja. No i teraz wróćmy na chwilę tutaj do naszego Heliosa. Jak widzicie, obszedłem cały ten wulkan, który tutaj jest. Zaraz będę na jego końcu. I ogólnie tutaj na tym nadworze, że tak to ujmę, to jest parę grupek, można przejść, ale nie trzeba, ale najwięcej tych grupek, tych skorpionów, które mi się tutaj podobają, są wewnątrz tego wulkanu. Tam są super jaskinie i właśnie na tych jaskiniach głównie mam zamiar sobie expić. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie, chyba że kogoś spotkam, co jest właśnie możliwe, bo ostatnio zauważyłem, że od 20 któregoś października, chyba listopada, doszły jakieś nowe osoby i te nowe osoby też sobie expią teraz, kiedy ja. Więc teoretycznie wyglądam tak, jakbym był z tych nowych ludzi, a już swoje konto chyba mam tutaj od wakacji, kiedy była jakaś tam rekrutacja. Także zaraz zobaczymy. Wolę nikogo nie spotykać, bo będę jeszcze miły i komuś ustąpię ekspowiska, więc różnie może być. I zaraz wejdziemy sobie tutaj do środka i zobaczymy, jak to tam wygląda. Bo widzę, że już tak nagrywam trochę, to już mi się udało wbić dosyć dużo tego levela, więc mam nadzieję, że uda mi się dobić 121 teraz. I później, jak już obejdziemy wszystko, to wam znowu pokażę parę screeno wideów z mojego dobijania kolejnych leveli, bo dzisiejszy cel to jest 130 level. I to dzisiaj właśnie chcę zrobić na tej wyspie, na Magradit. A w kolejnym odcinku, już od 130 mam zamiar się udać na kolejną wyspę. Nazywa się ona Wyspa Wraków. I tam są różne chyba szkielety, jakoś te potworki się tak nazywają. I tam już można nawet 140 dobijać. Mówię wam, świat prywatny to trochę inne zasady niż zwykły. Tutaj można dłużej ekspić, bo się cały czas zostaje dużo ekspa za te potworki. I tym bardziej jak ma się dosyć słabe EQ. Może uda mi się na 125 jakieś itemki fajne wyrwać, bo też są jakieś unikaty. Chyba nawet gdzieś mam w skrzynce, czy gdzieś tam w depo pochowane, które dostałem, więc chętnie je założę. A teraz się napiję grama herbaty. Fuj. Jakiś rumianek chyba sobie zrobiłem. Dobrze, że nie jakąś melisę, bo już w ogóle bym tutaj usypiał i was bym usypiał i siebie bym usypiał.
Także wybrałem sobie dzisiaj na temat ten mój drugi kanał, no ale też nie ma co o nim dużo gadać. Zareklamowałem go sobie po prostu. Także jakby co, to cały czas możecie sobie dać tam subskrypcję i będzie gicior. Dobra. Dobrze, że przynajmniej jakieś mikstury tutaj zdobywam i nie muszę nic na razie kupować, bo też mi szkoda kasy na to. On to jakiś 126, nawet jakiś mocniejszy chyba. No ale pójdźmy tutaj na górę. Boję się, że idę teraz tędy tutaj pierwszy raz i zaraz trafię na jakąś hardkorową grupkę i od razu padnę. A nie chce mi się tutaj wracać. Też jest minus z tego pływania, bo w porcie Tuzmer jest taki jeden kapitanik i on nas teleportuje właśnie na te różne wyspy. Od, na 120, 130, 140, 150, nawet na 160 jest ostatnie chyba ekspowisko, tam gdzie są ci rogogłowi. Jak na nich się mówiło? Zapomniałem. Czekaj. Kurde, zapomniałem. Chyba rogogłowi czy coś takiego. Dobra, mniejsza o to. Ekspowisko na 160 level plus tam nawet jest. I to wszystko właśnie od tego kapitana. Ale może być różnie, ponieważ podczas naszego płynięcia statkiem może być sztorm i wtedy nasza postać pada i przenosi nas z powrotem do Tuzmer. Tak bywa często. I to jest najgorsze, bo tracimy kasę i znowu musimy czekać jeszcze 10 minut, aż się zrespimy i dopiero możemy wrócić z powrotem do kapitana i liczyć na to, że tym razem uda nam się tutaj przepłynąć. I też jest druga opcja, że w trakcie naszego rejsu zaatakują nas jakieś potwory, to wtedy pojawiamy się na mapce statku i zależnie od tego, jaką wyspę wybraliśmy, no to musimy walczyć z potworkami. Tak najczęściej jak na wyspę wraków się płynie, to często właśnie pojawia się statek i musimy wybić parę grupek szkieletów i dopiero później pytamy się kapitana, albo to kapitan pyta się nas, czy chcemy płynąć z powrotem do Tuzmer, czy jednak chcemy na tą wyspę wraków. No i wtedy przenosimy się na wyspę wraków, a przy okazji jeszcze udaje nam się pozabijać te parę grupek, czyli trochę levela dobić, więc jest jeszcze taka fajniejsza opcja, no nie? Ale jak już padniemy i znowu będziemy w Tuzmer, to już się człowiekowi przez pół godziny odechciewa ekspić, bo po prostu jest, ma wielkiego doła i tyle, no. Wiem to na swojej postaci, bo pamiętam, jak zawsze tak często miałem i mnie to po prostu denerwowało tylko i traciłem tylko na tym czas. No ale takie uroki pływania statkiem. Ale póki co udaje mi się fajnie tutaj ekspić. Zaraz jeszcze uda mi się dobić 121 level, więc wszystko jest na propsie, że tak powiem. No i co? No i trzeba ekspić, no co? Mam tydzień szalony. Trzeba ekspić, trzeba dobić jak największy level, który mi się tylko uda. Też jeszcze zaraz Margony Mini odpalę i będę sobie tam trochę dobijał, bo teraz mam 50 punktów staminy, jak widzicie, koło moich butów, więc trzeba będzie się tych punktów trochę wyzbyć. Też na jedna rundka na Margonę Mini w tym momencie, jak mam taki level, to nie wiem, chyba z 20, 30 albo nawet 40%, bo jeszcze przy okazji można zlocić takie miksturki, które dodają tej staminy i wtedy, że tak powiem, jedne 50 punktów staminy może się przerodzić nawet w 80 albo w 100, bo są zwykłe, które dodają po 5 punktów staminy i są unikatowe, które dodają po 15, nie wiem czy są heroiczne, ale często też te unikatowe lota po prostu i zlocę jeden unikatowy, dwa zwykłe i znowu mam 25 punktów staminy i je od razu chcę wykorzystać, więc wtedy naprawdę dużo levela można jeszcze dobić sobie grając na głupim iPhone'ie. Także bardzo fajna opcja, cały czas będę to Margonę Mini polecał dla osób, które chcą sobie poekspić, a może im się nie chce ekspić tutaj na zwykłym Margonem, albo jest po prostu masa ludzi, no to wtedy Margonę Mini to jest najlepsza opcja, bo tam nie ma nikogo poza wami i zawsze są potworki. I losowo też bije się jednego mobka, można bić dwa moby, albo też są trzy potworki w grupie, nie ma chyba czterech, nie spotkałem jeszcze się z czteroma, ale dwa, trzy bardzo często są i też za to się dużo expa dostaje, więc naprawdę spoko opcja. Tutaj jakieś korytarze nas trafiły, takie dosyć mało ciekawe, bo jest tutaj w grupie Scorpion Mac, którego muszę ubić pierwszego, no, nawet nie muszę, którego lepiej jest, żebym ubił pierwszego i później dopiero się zajął tymi pozostałymi, bo są słabsze, że tak powiem, dla mnie. A Mac jak mi pierdzielnie jakiś mocny cios, to wtedy jest bieda, więc wolę najpierw zabić tego skorpiona, który jest magiem,
niż tego, który jest tam tancerzem ostrzy czy wojownikiem, bo dla mnie są one po prostu słabsze i nie robią mi aż takiej krzywdy jak magowie. Dobra, tu, o, tu są dwa magi, jeden zwykły. No to trzeba, tutaj już naprawdę muszę spokojnie. Bo jak widzicie, ten mag bije mnie od ognia. Jak nieraz mu się trafi tam cios za te 1-2 k, no to jednak dla mnie trochę dużo jest. A ten tancerz ostrzy żadnych takich mocniejszych hitów nie ma. Tutaj na dole jest grupka, ale nie wiem, czy to są cztery naraz chyba. Więc nie wiem, czy w ogóle chcę je atakować na razie, bo wiem, że padnę. No jak mi z dwoma tymi magami trudno się bije, to nie wiem, jak to będzie wyglądało z czterema potworkami. Taka grupka jest jeszcze spoko. Tutaj jeszcze jest taki zwykły. I zaraz kolejny poziom. O, są, jest grupka trzech. No to spoko. Chyba nie wiem, czy w ogóle jej dam radę. No, wiedziałem. Nie dałem rady. No ale dobra. Udaję się z powrotem na wyspę Magradit i biorę się za dobijanie levela, czyli moje screeny w postaci wideo z dobijania kolejnych leveli. Pokazałem wam całe ekspowisko na tym Magradicie. Boże, co ja mówię? Magradit. To jak to fajnie odmienić? Dobra, mniejsza o to. Na tych skorpionach. I teraz tutaj właśnie mam zamiar podobijać ten level. Super ekspowisko na 120 level dla waszych postaci. Naprawdę najlepsza opcja, jaka może być. Dużo grupek, tak jak widzieliście, więc naprawdę polecam. Tylko trzeba też trochę uważać i jednak mieć takie fajniejsze EQ niż same zwykłe, bo wtedy też wam będzie tutaj dosyć trudno. No ale mamy 122. I pora zaraz dobijać 123, także przenosimy się znowu w czasie. I chwilę później już mam pełny procent 122 levela. Nawet udało się, że jestem prawie w tym samym momencie, także to wyglądało dosyć dziwnie, jakbym jakoś tutaj hakował grę. No ale nie, zdążyłem przejść parę razy, padłem jeszcze do tego i dopiero kolejny raz tutaj jestem. Jeszcze w międzyczasie Margonem mini, bo widzicie, że mam 4 punkty staminy. Więc wykorzystałem te 50 punktów, które miałem i teraz od nowa mi się stamina tutaj nabija, bo pograłem chwilę na telefonie, więc teraz muszę trochę to nadrobić i pograć sobie na komputerze. Także 123 level. Wszystko idzie póki co jak spłatka. Bardzo przyjemnie się tutaj XP. Byleby jak najwięcej leveli dzisiaj mi się udało wbić. Przenosimy się tym razem do jaskini. Udało mi się trochę dalej przejść i nie padłem. I teraz będziemy dobijali już 124 level. Coraz bliżej, coraz dalej. Nawet znalazłem taki zwykły przedmiot na chyba 122 czy na 123 mieczyk. Ma dużo lepsze statystyki niż ten mój poprzedni, więc go założyłem. I od razu trochę mi się tutaj przyjemniej bije te skorpiony. Zawsze to trochę łatwiej, jak się ma takie lepsze EQ. No ale już teraz znowu mi się stamina naładowała, więc trzeba to będzie później wykorzystać. No i tak jak powiedziałem, tak też zrobiłem. Wykorzystałem moje 50 punktów staminy, poekspiłem chwilę na komputerze i, że tak powiem, 124 level padł i za chwilę już będzie 125. Więc naprawdę coraz szybsze tempo mam, coraz lepiej mi się tutaj expi. Wbrew pozorom, im większy level mam, tym naprawdę tutaj mi się fajniej XP. Mogę bić już większość grupek na szybkiej walce, bo też to jest różnica, jaki mamy level. Im wyższy level, tym nam naprawdę łatwiej się bije te potworki. Już nie są takie mocne, nawet jeżeli nie zmieniamy EQ. No ale 125 level, to 125 level, to już wiadomo, zawsze jakaś różnica. No ale jednak jeszcze 5 leveli nam zostało, także liczmy na to, że uda mi się to wszystko tutaj ogarnąć. Wyczerpanie jeszcze mam, także lecimy dalej. Tutaj kolejne skorpiony, znowu jak widzicie jestem na tej mapce w jaskini. Udało mi się przejść, nie padłem, więc udało mi się dobić 126 level. Punkt w siłę czy punkt zręczność to dwie najważniejsze rzeczy u tancerza ostrzy, więc różnie sobie daje, zależy co dostanę za wbicie levela. I dosłownie kolejne punkty staminy poszły. 126 level jest na ukończeniu.
i bierzemy się za 127. Wyjdziemy sobie na dwór, tu są też te ifryty. Jest Marit, taką się nazywa Marit chyba. Tak, Marit, i z niego lota chyba heroiczny mieczyk albo unikatowy mieczyk na 125 level. Fajnie byłoby, jakbym coś takiego zdobył, no ale też nie ma co liczyć, że mi się to tak szybko uda. Musiałbym mieć trochę farta. No ale teraz już mam 127. Trochę czasu minęło, ale za to udało mi się zdobyć itemki. Mam mieczyk unikatowy na 124 chyba i pomocniczy na 125. Kupiłem sobie mikstur, bo już mi się skończyły i dzięki temu już teraz naprawdę mi się tutaj fajnie XP. Te potworki już mi coraz mniej HP zabierają i już 128 wbiłem. Naprawdę sam siebie podziwiam. No ale też oczywiście wiem, są ludzie, którzy wbijają dużo więcej leveli w jeden dzień. Ja też jak kiedyś grałem na Dionizosie, to w tydzień wbiłem od chyba 90 do 200. Tutaj nie wiem, czy mi się uda, liczę na to, że mi się uda wbić też coś koło 200, żeby to fajnie wyglądało, no ale przekonamy się w kolejnych odcinkach. Teraz dobijamy 129 i za chwilę ostatni dzisiejszy level, czyli 130. Mam nadzieję, że filmik Wam się dzisiaj spodobał, zobaczyliście może coś nowego, chociażby to właśnie nowe ekspowisko i też pogadałem sobie chwilę o tym drugim kanale, więc mam nadzieję, że coś, jakieś plusy z tego zawsze będą. Pamiętajcie, możecie zostawić łapkę w górę, nie musicie, też przecież nie zmuszam. Do zobaczenia naprawdę, moi kochani, w kolejnym odcinku za tydzień w sobotę koło godziny 15 czy 13 czy 14 jeszcze zobaczę, trafi do Was kolejny odcinek i kolejne wbijanie leveli, także póki co do zobaczenia w kolejnym odcinku.